Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na nową, kolejną serię Zagrajmy w Resident Evil 0 HD. Jest to gra, która pierwotnie ukazała się na konsoli Nintendo GameCube. Tytuł oferuje ulepszoną oprawę graficzną i stanowi prequel pierwszej części niezwykle popularnej serii, która wielokrotnie redefiniowała gatunek survival horrorów, a poniekąd nawet go stworzyła. Za stworzenie tego tytułu odpowiada oczywiście japońska firma Capcom. W grze wcielamy się w dwie postacie, Rebecca Chambers oraz Billy'ego Keona. Rebecca jest członkinią jednostki STRS, która wyrusza do Raccoon City w celu zbadania serii tajemniczych morderstw. Helikopter transportujący bohaterkę rozbija się przed dotarciem do celu, a ona sama, by przetrwać, musi połączyć siły z byłym żołnierzem skazanym na dożywocie przez sąd wojskowy za zabicie 23 osób podczas misji w Afryce. Rozgrywka opiera się na podobnych zasadach co w innych odsłonach serii, mamy więc do czynienia z klasycznym survival horrorem. W przeciwieństwie do większości gier tego typu, gra pozwala kierować dwiema postaciami, pomiędzy którymi możemy przełączać się w dowolnej chwili, by wykorzystać ich mocne strony. Obserwując swoich bohaterów z różnych perspektyw, kamera zmienia swoje położenie w zależności od lokacji, w której się znajdujemy. Przemierzamy Raccoon City, zbieramy przedmioty, rozwiązujemy zagadki i walczymy z potworami, różnymi rodzajami zombie. Cały czas odkrywamy też kolejne aspekty fabuły. Gra ma przyjemne dla oka trójwymiarową oprawę graficzną. Największą zaletą jest świetnie wykreowana atmosfera, dzięki której udaje się utrzymać napięcie do czasu i od czasu do czasu przestraszyć gracza. Dodam jeszcze, że premiera była 19 stycznia roku 2016 na PC-ta, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360. Gra nie ma spolszczenia, gramy w języku angielskim i oferuje tylko jeden tryb dla pojedynczego gracza, co oczywiście dla mnie jest plusem. Nie lubię gier multiplayer. Gramy na łatwym poziomie, wiem, że wiele osób mnie zlinczuje przez to, ale biorę to na klatę. Gramy na rozszerzonym ekranie i z napisami. A midwestern town in America, Raccoon City. A solitary island far off in the sea, Rockfort Island. An island that would become the second Raccoon City, Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the International Enterprise Umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-Virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the Mansion incident. Wiecie co? Tutaj animacje mają gorszą oprawę graficzną niż sama gra. To jest małym ewenementem. Zazwyczaj jest na odwrót.
began as a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. We never stood a chance. What's going on? Engine failure. Emergency landing. Przynajmniej wylądowali cało. Check the current position and investigate the surrounding area. Captain, look. Się zastanawiam, w jaki sposób my trafimy na ten pociąg. Je żący. What happened? Court order for transportation. Prisoner Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 years old. Court-martialed and sentenced to death July 22nd. Prisoner is to be transferred to the Regathon base for execution. Those poor soldiers. They were good men just doing their jobs, and that scum murdered them and escaped. All right, everyone. Let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. No a my z nim będziemy współpracować. No myślę, że z 15 odcinków nam się tutaj szykuje. No bardzo ciekawe, a nie, jednak sam pociąg stoi. Źle wam powiedziałem. Ale to trzeba przyznać, że gra ma naprawdę klimat. Zanim rozpoczniemy grę, to pochwalę się, ale na kanale pojawiły się serie z Resident Evil 4. To była pierwsza seria, 4 HD. Tam był jeszcze jakiś dodatek wgrany z grafiką. Później była Resident Evil 5 seria nagrana, 6, 7 chyba była pierwsza, zdaje się. Później nagrałem dwie odsłony Resident Evil Revelation. Nie tak dawno pojawiła się seria z Resident Evil 2. Teraz nagramy 0 HD Remaster. Jeszcze nam zostaje jedynka i trójka, która się pojawiła nie tak dawno też. Dobra, zobaczmy co my tu mamy. Escape nie działa. Mamy tak, train, poziom. Czekajcie. Czego ja nie mam czegoś takiego jak escape? Tap nie działa. Dobra. Strzałki nie działają. Gramy w WASD. A Q to jest mapka. Widzicie. Pytanie teraz, czy w którą stronę to mamy śmigać? W tą czy w tą? Okej, tu jest zamknięte. Jak widzicie, tutaj jeszcze jest takie stare, klasyczne może nie tyle sterowanie, co podążanie za kamerą. Kamera się zmienia wraz tutaj z... This is Officer Chambers from Stars Bravo Team. Please identify yourself. Z lokalizacją, tak? Is someone there? The government has announced that it has been... Ale powtórzę to jeszcze raz. Zwróć uwagę na animację filmów. Na jakim poziomie jest grafika, a na jakim poziomie jest gra. Oh shit.
just happened? I thought they were dead. Czekajcie, bo tu kurwa myszkę mam. Ale myszką co, po co mi ta myszka? W zasadzie. A, myszką, dobra. Prawy przycisk myszki, celowanie, lewe strzelanie. Nie wiem jak jest de facto. Ku to jest mapa, ale nie ma czegoś takiego jak itemsy. A tu są jest itemsy chyba. No item, dobra. Zobaczmy i te klasyczne animacje otwieranych drzwi czy stąpanych kroków po schodach. O cholera. Lewy przycisk zbieramy. Widzicie, gra nie podpowiada. Czy coś jest do podniesienia. Musimy przycisnąć lewym klawiszem myszy, żeby przedmiot podnieść. To takie trochę upierdliwe, nie można chyba tego wyłączyć, niestety. Tych animacji otwieranych drzwi i tak dalej. Na szczęście nie trwa to długo, to można poczekać. Dwa kolejne po... Zielone to chyba zaznaczone jest, że mamy przeszukane, tak? Cały poziom jest przeszukany. Ej, czekajcie, bo ja się chyba wróciłem. Ja się wróciłem, ale jaja. Strasznie, widzicie, ta kamera tak... nas ustawia, że człowiek nie wie, w którą stronę iść. A, byliśmy koło schodów. Czy zielone to jest wszystko zebrane, a niebieskie to jest jeszcze coś jest przed nami. On się rusza. I prawdopodobnie wstanie, ale może nie. To te zombiaki wstały. Przecież zabiłem 3, później wróciłem do innego wagonu. Czekajcie, bo tutaj mamy jakieś drzwi. Obowiązkowa eksploracja. Okej, mamy tutaj amunicję. Plus spray leczniczy. Dobra. Jak jest no item? A, czyli tutaj coś jest, jak jest na niebiesko to zaznaczone. The train beating fiercely against the window. A, tutaj coś mamy. Jakieś informacje. Dziennik. I teraz będzie chyba na... A dalej jest na niebiesko. Dobra. No nie wiem gdzie sprawdzić ile mamy przedmiotów. Nawet nie wiem jak się z tej gry wychodzi. Chyba zobaczmy drugi pokój. A mamy. To jest chyba do tego. Do zapisywania gry.
A, możemy grę zapisać. Oczywiście, że to zrobimy. To jest fajne i niefajne. Bo gra troszkę stawia tutaj wyższą poprzeczkę. I przez to każde pokonanie jakiejś tam lokacji skuteczne daje satysfakcję. No nie fajne, że trzeba się trochę czasami podenerwować. To jest zamknięte, dobra. Tutaj chyba klucz jest. Dobra, i to będę mógł chyba otworzyć te drzwi, czy nie? A, te drzwi otworzymy, tak? O cholera, to które drzwi ja mam otworzyć tym kluczem? Czyżbym czegoś nie zebrał? Ale nie myślę, że ja miejsca nie mam. Dobra, już wiem jak się ustawię menu. To sobie dajmy combine z tym. To chyba... Dobra, i teraz będziemy mieli miejsce na klucz. Dobra, i teraz będę mógł sobie otworzyć drzwi. O cholera, ten morderca chyba przyszedł. Billy. Lieutenant Cohen. So, you seem to know me. Been fantasizing about me, have you? You're the prisoner that was being transferred for execution. You were with those soldiers outside. Oh, I see. You're with Stars. Well, no offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around. So, I'm afraid our little chat time is over. Wait! You're under arrest! No thanks, Dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. Oh, cholera, zombiak. Edward! Are you alright? What yeah. happened? It's worse than... We can't... You must be careful, Rebecca. Full of zombies and monsters. Zombies and monsters. Shit, Kundal. Puszczaj. Dobra, dobrze, gramy na łatwym poziomie. Wiecie co, ja bym sobie może zapisał grę. W którym to pokoju był safe? Tym. Aha, nie wiem czasem, czy zapisywanie gry nie kosztuje taśmy. Zaraz zobaczymy. Albo jedna taśma jest do 5 zapisów, ale nie jestem pewien. Troszkę to wszystko takie czasochłonne, zapisywanie gry, otwieranie tych drzwi, no ale... To też dodaje trochę klimatu gry. Otwórzmy teraz... te drzwi. Czekajcie, to nie Q, tylko C, tak?
Aha, widzicie, tak, 4. Dobra, pytanie w takim razie. Jak tych drzwi się nie otworzyć, to musimy się chyba wrócić. I czekajcie, gdzie drzwi były jakieś zamknięte? Chyba tam na końcu pierwszego wagonu chyba. Sobie zobaczymy, czy tutaj się da otworzyć te drzwi. Jeżeli nie, no to kurde, przyznam szczerze, że nie będę wiedział, gdzie iść. A jednak. This is Rebecca. Over. Enrico! Hello! Can you read me? Please respond. Rebecca, I can hear you. Now listen up. We've obtained detailed information on the fugitive from a document found in the wrecked wagon. Billy Cohen killed as many as 23 people. Over. 23 people? We've also confirmed that he was institutionalized, so keep your guard up. Can you hear me, Rebecca? Over. Stay alert, Rebecca. He wouldn't think twice before killing you. Enrico! Captain! Hello? Hello! Ale jednak... Te stare gry mają klimat. Oh shit. Stój! R-ką się przyładowuje. Dobra, twórzmy te drzwi. Aha. To jest fajne, kiedy już przedmiot nie jest potrzebny, to gra pyta, czy możemy ten przedmiot wyrzucić. Okej. Dwa poziomy. It's gonna be dangerous from here on in. Why don't we cooperate? Cooperate with you? Listen, little girl, if you haven't noticed, there's some pretty freaked out things on this train. And I, for one, want to get out of here. I don't think we stand a chance doing it alone. You expect me to trust you, a wanted felon? I don't need your help. I can handle this on my own. And don't call me little girl. All right, Miss Do-It-Yourself. What should I call you? The name is Rebecca Chambers, but that's Officer Chambers to you. Well then, Rebecca, why don't you go and try while I wait here? Dobra, ona będzie nas pilnować. O, te drzwi są zamknięte. Dobra. Mi się zło. A skąd ja tyle amunicji mam? Tak, gramy na łatwym poziomie trudności. No ale dobrze. To jest zamknięte. Ale trzeba przyznać, że grafika naprawdę jest fajna. Co chwilę otrzymujemy jakieś animacje. Potrzebuję chyba karty. Excuse me, sir. Sir. Ja pierdolę. Nie wiem, czy trafią, czy... Dobra. Chyba nie tak trafiłem. Ciii.
Dobrze, trafiłem. Ale chyba, okay? Chyba mnie nie dziabły. Check out the first engine car. Listen, we gotta cooperate with each other from now on. You got that? Well, I don't... Clue in, girl. Or maybe you like being worm bait. All right. But you just remember, I will shoot you if you try anything funny. Fine. Now take these with you. Po co mi tyle amunicji? Kurde, już nie będzie tego trzymać. If you find anything, give me a call, all right? Czekajcie, jeszcze tu wszystkiego nie zbadałem. Gdzie ona schodzi na dół? Właśnie, jak się przełącza? You can switch control between the two lead characters, Rebecca and Billy, and use their different abilities to progress throughout the game. Aha, E przy E. Dobra, E. Tak? I'll go check over there. Yeah. Let's go. Okay. I on może iść ze mną, albo możemy grać się osobno. Fajny. O kurde, coś tu jest. Czy mi się wydaje? Chyba możemy wyjść na drabinę. To wyjdziemy na pociąg chyba teraz. Shit. Czekajcie, my nie przejdziemy, bo jest prąd. Możemy te kable połączyć. Jestem sam. Jestem ciekawy, ile mamy miejsca w ekwipunku. 111. Co to jest? Shrine key. Może rzeczywiście warto było zagrać na normalnym poziomie. A, widzicie, mamy windę. A to ten pociąg jest jakiś taki mega wysoki. Tak, jadę solo. Nic na razie tam nie chcę umieścić. Próbujmy stąd wyjść.
Aha, muszę zmienić postać teraz, tak? Bo to chyba nie chodzi o to, żebym ja tam wskoczył. Aha, uruchomiliśmy, tak, uruchomiliśmy zasilanie i teraz będę mógł tutaj zejść, dobra. Czaję, o co chodzi? Dawno nie zapisywałem gry. Wiecie co, najgorsze jest to, że kurde, nasza postać, czyli ta, ma małą ilość amunicji. Przydałoby się, kurde, trochę przełożyć tej amunicji jednej postaci. Dobra, to będzie otwarte. Właśnie. Czekaj, ten moment. Potrzebujemy jakieś narzędzie, żeby to otworzyć. A, tylko co ja jej przekażę? Klucz? A, wiem o co chodzi. Ona ma klucz. Zdaje się. Ona ma klucz. Teraz będziemy mogli chyba ten klucz tutaj umieścić. Trajki. A zobaczymy, czy to zadziała. Tak. Spuśćmy to. Nie wiem, czy to o to chodzi. Cholera, czyli jednak dupa, to nie o to chodziło. O. Zobaczmy, może ten klucz tutaj będzie pasował. Kurde, amunicję mogę sobie jeszcze przerzucić. No dobra. Cholera. Na razie nie będę save'ował. Tylko jak zginiemy, to będę musiał wszystko powtarzać. To jest... Aha. Niech podejdzie, może tu ja wiem. Damy mu fory. Zobaczymy, czy te drzwi się otworzy. Dobra, wszystko jasne.
Konduktor, proszę. Pokój konduktora. Ciekawe, co tu znajdziemy. Mapkę widzę. Całego pomieszczenia. Całego pociągu. Mamy herbsy. Nie działa to? A, Bill cannot use that. On nie może mieszać. The key card for driver's compartment is in my bag, as always. But I need the other guy's key to open the damn thing. But it looks like I've lost it somewhere. If it was a normal key, someone would be sure to throw it in, but this key is different. I look for it's too bad. If you happen to find it, please hand it. W takim razie, którędy my to mamy? Dobra. Otworzymy tą skrzynię. Czego to nie działa? Aha, potrzebuję dwa obiekty jakieś, ale skąd ja te obiekty wezmę? Że wcale ta gra nie jest prosta. Trzeba tutaj kuźwa mega szukać, kombinować, niuchać, wąchać. Pytanie teraz gdzie? Aha, okej. O kurwa. Strasznie się ciulowo obraca w drugą stronę. Muszę sobie to zmienić. Coś jest. Poczekajcie, bo ja generalnie nie mam miejsca w ekwipunku, to po pierwsze. Udało się save'a zrobić. O cholera, strzelba i zapis. Tylko, że miejsca nie mam. Cholera. Ja bym zostawił tutaj.
A, nie przepada, to chociaż tyle. Tego nie potrzebuję, chociaż grę ją chciał zapisać, to będę to potrzebował znowu. Kurde, Bela. Mało miejsca strasznie jest. On tego już nie podniosę, nie wiem jak. Musiałby nóż wywalić. Chyba wypierdzielmy to. Za cholera. Jak się zmienia broń? Spróbujemy zajęć broń. Wolę, ile mam amunicji do tej broni? Dwie sztuki, to jest szkoda tego. Ej, tutaj cholera nie ma przejścia. Chyba. Jest coś, ale nie mogę tego podnieść. Poczekajcie, wypierdzielmy coś. Dobra, teraz może to się da połączyć. Nie działa to połączenie? Musimy chyba teraz jej to przekazać, nie? Chociaż czekajcie, kurwa, co my tu mamy zrobić w ogóle? Wiecie co, czekacie, bo tutaj chyba idziemy zaraz walczyć z bossem chyba. To ja się wrócę po amunicję do strzelby. Zostawimy sobie tutaj przedmioty na razie. I za chwilę po nie wrócimy. Także tak, sorry, że tak kręcę, ale... Dobra, amunicja to wywalimy. Przedmioty. W zasadzie to może być tak. Związane z fabułą. Przełączmy sobie na strzelbę. Chyba pamiętam, że po każdych dwóch strzałach trzeba ją przeładować. A przed nami Stinger. Stinger to jest taki olbrzymi skorpion, którego musimy pokonać. I myślę, że po tej walce zakończymy ten pierwszy odcinek. Nie wiem, czy ja... Nie ma czegoś takiego jak celowanie pośrednie, jest albo na górę, albo prosto, albo na dół. Cholera. Duża ta bestia. Taking this thing out. Dobra. Spokój, spokój, Bartu, to tyle. Pokonaliśmy olbrzymiego pająka.
Teraz tak, generalnie strzelbę może odłożyć na razie. Może miałeś dwa sloty. Weźmy sobie otwieracz do tej podłogi. Kurwa, nie mogę tego podnieść. Strzelba niech tu na razie czeka. Wrócimy się po te przedmioty. Albo wiecie co, tutaj sobie skończymy ten odcinek i tutaj na gry nie zapisałem, ale będę sobie grał dalej. Także dzięki za uwagę, to tyle w tym pierwszym odcinku. Mam nadzieję, że materiał się wam podobał. Grała naprawdę klimat. Na razie, hej!